Witam wszystkich, z tej strony Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry LEGO Marvel Super Heroes 2. Myślę, że dzisiaj powinniśmy już ukończyć cały region Xandaru na 100%. Pozostało jeszcze tutaj trochę aktywności do wykonania. Zaczniemy sobie od misji pobocznej, akurat tutaj niedaleko miejsca, gdzie się też znajduje. Ja im pokażę! Pokażę im wszystkim! Ty wyglądasz na kogoś, kto od razu odróżni durną ksywę od superowej i przerażającej. Więc mów szczerze, Taserface to superowa i przerażająca ksywa, tak? Tak? A co, nie jesteś tego pewny? Tak. Cisza mówi wszystko. Zawsze milczą, albo się śmieją, albo coś. A nigdy żadnego, o ja cię, ten gość to musi być straszny z taką ksywą. A tak obiecywali, no. Dobra, słuchaj. Masz mi pomóc dowiedzieć się, jakie ksywy wszyscy mają za groźne. I nie skończysz, dopóki nie wybiorę imienia, które zmrozi grozą wszystkich facetów, kobiety i ukośnik albo całą resztę. No dobra, widać, że Taserface ma wyraźny kompleks na punkcie swojego pseudonimu. To się totalnie uda! Albo nie nazywam się... No właśnie. Ha! Dobra, czy mamy pokazane? Tak jest. Od razu możemy sobie polecieć do pokazanych na minimapie osób. Najwyraźniej pierwsza z nich jest tutaj na Dzikim Zachodzie? Chyba tak. Zdaje się, że tutaj niżej. Ciekawe, czy ten robakowaty oswoił tego swojego zabawnego bawoła. No a wtedy on mi gada, nikt tak nie będzie obrażał Taserface'a. No i wtedy trzeba było nas widzieć. Łzy leciały mi. Łzy ze śmiechu. Taserface, poezja. No ale trzeba było zaraz prędko zmykać. Okej, widać, że obawy Taserface'a nie są takie do końca nieuzasadnione, bo widzieliśmy właśnie jedną osobę, która tę ksywkę wyśmiała. Zobaczymy, jak będzie w przypadku kolejnych mieszkańców. Mamy tutaj na przykład kogoś na dole. Wszyscy obywatele doświadczający traum w związku z chronoprzemieszczeniem. No nie wierzę, rozdawali darmowe koszulki z szybko konta i przegapiłam. To chyba akurat nie powinno nas interesować, prawda? Ale wiadomo, musimy przepytać wszystkich, żeby poznać konkretne informacje, a później wyselekcjonować te, które nam faktycznie się przydadzą. Poszukamy zatem tutaj następnej osoby. Kto to będzie? A tu jesteś chyba. A nie, jednak żaden z was, tak? Wiadomo, że te ikonki na minimapie też nie są aż takie dokładne, jakby mogły być. I chodzi chyba o ciebie. Czy wiadomo w ogóle, o cóż było to całe zamieszanie na Xandarze? Działo się tam. Mówisz zamieszanie na Xandarze, no ale to raczej dość ogólna informacja. Rzeczywiście my na Xandarze byliśmy, mamy tam Taserface'a, ale raczej ta kwestia też nam się pewnie nie przyda. Szukamy zatem kolejnych osób. Na Sakarze jest taka osoba najwyraźniej. Gdzieś tutaj przy Koloseum. A rzeczywiście. Wielka szkoda, że zamknęli muzeum. Ale chyba po tym numerze z najazdem kolczastych potworów trudno byłoby to rozwiązać inaczej. Okej. Kolczaste potwory. Może to będzie jakaś wskazówka dla Taserface'a. Będziemy musieli jeszcze zobaczyć, co on powie, jak już do niego wrócimy. Podobno coś złego się ostatnio stało w Sakarze. Bodaj w muzeum. Nie wiem, co dokładnie, ale cokolwiek by to nie było, teraz wszyscy trzymają się stamtąd z daleka. No właśnie, tak się zastanawiam, że te ostatnie informacje mogą się Taserface'owi przydać, jeśli zależy mu na tym, żeby ludzie trzymali się od niego z daleka.
No to może się tym jakoś zainspirować, kto wie. Dobra! To rusz się i dowiedz, co niby zachwyca tych wszystkich frajerów. Czego udało ci się dowiedzieć? Gadaj prędko! No i patrzcie. Wszyscy panicznie się boją zbliżać do muzeum w Sakarze. Podobno miał tam miejsce jakiś wypadek. No to będzie jak najbardziej pasować, że mieszkańcy Chronopolis uważają to za przerażające. Chyba coś w tym może być! Najwyraźniej ludzie płaczą ze śmiechu na dźwięk ksywki Taserface, no to tylko potwierdziło jego obawy. Trzeba było zamknąć muzeum w Sakarze, bo do środka dostały się jakieś kolczaste stwory. No i właśnie, to też się przyda, ale jeszcze chciałem też zobaczyć tę ostatnią kwestię. Ostatnio w Zandarze odbywały się jakieś dziwne ekscesy. Wiesz, chyba jesteś na dobrym tropie. Czyli jakieś kolczaste potwory napędziły wszystkim w Sakarze stracha, że hej! Dobra, czyli ustalone. Od dziś będę się nazywał... Spikeface! Haha, no, brzmi nieźle. I jest podwójnie fajne, bo mogę tłumaczyć co głupszym, że to taki skrót od spadaj kurcze face. Przestań im być do śmiechu. No nie wiem, Taserface, nie wiem. Jako podziękowanie za twoją drobną pomoc oferuję wsparcie w razie każdej potrzeby. Tylko na razie cały czas adresuj listy do Taserface'a, bo nie wiem, ile zajmie cała papierkowa robota. No dobra, taki pozytyw z tej sytuacji, że mamy kolejną postać, która może nam towarzyszyć i od razu sobie za momencik Taserface'a odblokuje. Niezależnie od kwoty, jaką będę musiał wydać. 150 tysięcy w tym przypadku. Sprawdźmy jego umiejętności. Nie za wiele ich jest, tylko dwie. Celowanie, a także wysadzanie srebrnych klocków Lego. No i do tego profil postaci, który możecie sobie przeczytać. Bardzo lubię przesiadywać przy centralnej fontannie. Tchnie taką... tajemniczością, zupełnie jakby czekał w niej jakiś sekret. Okej, okay, całkiem potężna pukawka, z jakiej Taserface może korzystać, więc faktycznie do rozbijania srebrnych klocków Lego może się to przydać. Idziemy teraz tutaj. Jest zagadka, a zaraz obok też kolejne zadanie. Zacznijmy jednak od zagadki może. Niezbyt wiem, kto teraz rozrabia, ale robi to prawie pod twoim nosem. Czas działać! No dobra, wygląda na to, że wystarczy zrobić mały podkop. Żebym ja też, kurczę, pamiętał, kto ostatnio mógł tutaj się podkopywać, no ale w tym momencie już nie jestem pewien, więc po prostu weźmy Czarną Panterę. Nie do końca wiem, jak tego użyć. Mamy jakąś skrzynię. Obiekt ogromny. Dobra, sprawa załatwiona. Nie było to trudne, a teraz jeszcze to zadanko tutaj na mnie czeka, na zewnątrz troszkę. Ty! Potrzebowałabym twojej pomocy. Okej. Jako dowódczyni suwerenów nie mogłam przyswoić myśli o podległości Kangowi, więc odpowiedziałam jego siłą, agresją. Nie mieliśmy jednak realnych szans. A nasze zdalne jednostki zostały przetrzebione. Co najbardziej mnie w tym irytuje, to fakt, że część straconych dronów wciąż funkcjonuje, co oznacza, że przypadkowi znalazcy mogą skraść technologię suwerenów. Oczekuję znalezienia i zniszczenia ich, aby wykluczyć tę hańbę. Ale gdzie je znajdę? Mądra decyzja. Choć drony nie emitują już sygnału śledzącego, nadal otrzymujemy z każdego przekaz wizualny. Tak można ustalić ich umiejscowienie. No dobra. Na szczęście wszystkie trzy lokacje kojarzymy, prawda? Bo już tam byliśmy niejednokrotnie. Więc moglibyśmy zacząć sobie od starożytnego Egiptu. To chyba byłoby najprostsze. Mamy widok na Sfinksa. I to chyba nawet z tego punktu, gdzie... ja już wcześniej byłem. No tak, bo ja tutaj nie mogę się przenieść szybką podróżą, bo sobie jej wcześniej nie odblokowałem.
Ewentualnie do hali moglibyśmy się przenieść, jest to trochę bliżej. Dobra, teraz wybierzmy się tam, tylko muszę sobie wybrać jakąś postać latającą. Tak się zastanawiam, czy z tych postaci, które mam tutaj do odblokowania, kto tutaj mógłby ewentualnie latać? Teraz trudno powiedzieć na tę chwilę. Może Darkhawk? O, jak najbardziej. To tylko zobaczę jego umiejętności jeszcze, żeby nie było. O, i on ma akurat dużo więcej tych zdolności. Patrzcie, ciepło, latanie, kopanie, czyli jest kolejna postać od kopania, akrobatyka, maskowanie, celowanie, technologia i cięcie lian. Naprawdę, kurczę, uniwersalna postać. Przydałoby się z niej nieco częściej korzystać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie na dłuższą metę. Mamy piramidę, a to oznacza, że lecimy w dobrą stronę. Więc właśnie z tej strony muszę mieć widok na Sfinksa. I co? Czy ja znajdę tego drona faktycznie? To o to chodzi? Tak jest. Dobra. Czyli wystarczy to zniszczyć, żeby nikt się do tego nie dostał. I teraz tak, kolejna sprawa, czyli przenieśmy się... Może to już stare wieści, ale zaraz przy tobie jest jakieś zamieszanie. Chciałem się przenieść na Wyspę Wolności, ale nie mam tam szybkiej podróży. W takim razie zacznijmy jeszcze od tej strony, gdzie jest ta charakterystyczna brama, gdzie rozpoczynaliśmy też misję. Mamy Kunlun. I teraz tak... Jest rzeczywiście z tej strony. O, zwróćcie uwagę, za każdym razem jest to punkt, z którego zostało zrobione tamto zdjęcie. I rzeczywiście pasuje. Więc tak samo na Wyspie Wolności powinniśmy znaleźć szczątki tego drona. Można to było zobaczyć jakoś z dołu, więc tam będziemy szukać. No proszę. Są już tutaj, więc nie było problemu. Też się to zgadza, że mieliśmy taki mniej więcej widok z dołu. No dobra. Skoro wszystko zniszczone, to możemy wracać. Skorzystajmy znowu z szybkiej podróży i to by było na tyle. Miło jest jak... W nagrodę powinienem dostać złotego klocka jak zwykle. Zaraz zobaczymy. Dobrze wypełnione zadanie. Pozwól, że się odwdzięczę. Chyba wypada wam pogratulować. Nasza technologia nie zalega już na ulicach Chronopolis, więc suwerenowie mogą się przegrupować i zaplanować atak na Kanga. Co? Chyba ci się nie wydawało, że mu to ujdzie. Kang musi zapłacić za obrazę, ale widzę, że już staracie się go powstrzymać. W zamian za pomoc odwdzięczę się tym samym, w miarę możliwości. Ach, ten wątek z suwerenami też w Strażnikach Galaktyki, też całkiem taki komiczny. Więc fajnie, że przedstawicielkę suwerenów również udało nam się odblokować. Od razu sobie ją wykupię, jak tylko jest taka możliwość. Taserface'owi na razie podziękujemy. No, on tutaj się właściwie może przydawać tylko do niszczenia jakichś srebrnych klocków, no i do standardowej walki. A proszę bardzo, tutaj kolejna bohaterka i zobaczmy, też ma nieco więcej umiejętności, więc bardzo fajnie. Hiperskok, zaraz to sprawdzimy. Latanie, niszczenie ścian, akrobatyka, siła i celowanie. Hiperskok to ciekawa sprawa, ostatnio grając w LEGO i nie ma mocni, nagrywając serię, widzieliście też, że niektórzy bohaterowie mieli ten hiperskok, a w tej części chyba z niego ani razu jeszcze nie korzystałem. Proszę bardzo. Okej, od razu też mi postać zaczyna latać z automatu, ale
naprawdę na dużą odległość jesteśmy w stanie przeskoczyć. To jest świetna rzecz. Nie ma co ukrywać. Dobra, teraz może zajmijmy się wyścigiem. Zastanawiam się tylko, czy wykorzystamy do tego jakiś pojazd. Dokładnie tak, patrzcie. Tutaj zobaczmy, czego konkretnie potrzebujemy. Vana. A więc będę musiał sobie albo jakiegoś vana wybrać z dostępnych, albo dopiero wykupić. Czyli co, to terenówka Kapitana Ameryki chyba się nada. Myślę, że jak najbardziej. Zobaczmy. Bo już chyba miałem taki wyścig, takie wyzwanie czasowe z vanem. I wtedy tę terenówkę właśnie wykorzystywałem, więc teraz będzie podobnie. Musimy przejechać aż przez 55 punktów kontrolnych w czasie poniżej 2 minut i 50 sekund. Naprawdę całkiem długa trasa. Najwyraźniej przejedziemy przez różne regiony. Pewne jest jedno, że w tych wąskich uliczkach będę musiał uważać na inne pojazdy, aby się na nie nie naciąć, nie zatrzymać się niepotrzebnie. Trzymajmy się zatem prawego pasa w miarę możliwości. Wtedy, kiedy będą mi wyjeżdżać, to możemy ich bez problemu ominąć. Rzeczywiście powinno się udać. Lubię właśnie te wyzwania czasowe, które pozwalają nam przy okazji zwiedzić sobie też inne regiony, bo nawet jeśli w danym odcinku skupiamy się na jednym obszarze, to przechodząc taką właśnie misję z wyzwaniem czasowym... Chyba zaraz przy tobie kroi się coś złego. Przyciągasz takie zadymy, czy co? To właśnie wykonując taką misję z wyzwaniem czasowym, możemy sobie od razu zrobić małą eksplorację okolicznych terenów. Tyle tylko, że teraz akurat wracam znowu do hali. O, te obwieszczenia Kanga, tak? Ale proszę, nie do końca jest to powrót później tam, gdzie byliśmy. Przejeżdżamy teraz z kolei przez starożytny Egipt. No i bardzo dobrze. No ale widzę, że czasu jest aż nadto, a już na srebrny czy brązowy medal to w ogóle dano nam naprawdę duży zapas czasowy. Ale wiadomo, te czasy są też skierowane do osób początkujących, żeby każdy mógł sobie to ukończyć, niezależnie od umiejętności związanych z jazdą. To dłoń! To na pewno dłoń! Nikt inny by nie usnął tak miejsce. Proszę bardzo, jeszcze tylko 5, teraz już 4 punkty kontrolne i będzie sprawa zaliczona z dość dużym zapasem czasowym. Misty Night. Odblokowaliśmy. No to fajnie, zaraz sobie odblokujemy jeszcze. Znaczy po prostu wykupimy. Ja na razie przejdę do odpowiedniego regionu. Czyli oczywiście do Zandaru. Nie chcę dziś iść do pracy. Jest zbyt ładnie. Może po prostu wskoczę do pociągu byle jakiego i może odwiedzę ten piach z trójkątami albo ten piach z kaktusami. A więc proszę bardzo, jest Misty Knight i jej umiejętności to lód, elektryczność, niszczenie ścian, akrobatyka, celowanie i technologia. Była funkcjonariuszka nowojorskiej policji. Szpanerskie te złote hełmy. Ci nowi sąsiedzi z Asgardu to robią wrażenie. Te ubiory i jeszcze akcenty. Niesamowite. Mogę sobie praktycznie wrócić w miejsce, gdzie zaczynałem to wyzwanie czasowe, bo tutaj też jest jakaś zagadka, co ciekawe, do rozwiązania. Ale przelecimy sobie właśnie postacią latającą. Napiszę ostry list do jego kierownika. Na dole kogoś mamy. Pod wodą, tak? Przybywasz z agencji, żeby dokończyć mój dom? Poprzedni pracownik sobie poszedł i zostawił rozgrzebaną robotę. Więcej nie podejmę się konstruktywnej krytyki.
O kurczę. To mamy małe puzzle do złożenia, można powiedzieć. No dobra. Zacznijmy od rogów. To mi wygląda na prawy górny róg. Sporo tych części, więc wcale to nie będzie takie proste, coś mi się wydaje, żeby to ułożyć. Twój kierownik się dowie o tym fiasku. Dobra. To można połączyć z tym tu po lewej. Ale mamy ściankę, czyli będzie na końcu do ustawienia najwyraźniej. I też zresztą będzie pasowało do tej szachownicy żółto-siwej. Mam nadzieję. Nie no, myślę, że właśnie o to chodzi. Czy ktoś może coś zrobić z tymi strasznymi ogłoszeniami Hanga? Warto właśnie patrzeć na te elementy charakterystyczne, które mogą nam sugerować, jak to dalej jesteśmy w stanie połączyć. Wtedy powinno się udać. Chociaż robota dość żmudna, bo faktycznie tych części jest całkiem sporo. Każdą możliwą postacią mogę to połączyć, więc akurat kogo wybierzemy, to nie ma dużego znaczenia. Nie mogę się doczekać, aż tu zamieszkam. Tak przytulnie. O, to będzie jeszcze z prawej strony na pewno. Pasuje znowu ta szachownica. Dokładnie tak. Łączymy właśnie te elementy. I teraz jakbym jeszcze z prawej strony ustawił to, co trzeba. Tylko, które tu w końcu będzie? Na pewno jakbym to przesunął, to też się uda, bo mamy akurat tutaj idealne miejsce. Zastanawiam się, czy z tą częścią właśnie nie poczekać jeszcze. Tak, najwyraźniej muszę poczekać, bo jest jeszcze ta po prawej. Zaraz zobaczymy. No ale to będzie pasować, patrzcie. Jest w porządku i myślę, że pójdzie już z górki, bo tu mamy rzeczywiście tą ściankę tylną, więc trzeba to będzie wsunąć maksymalnie po lewej stronie i to tam jak najbardziej z tyłu, a następnie to, gdzie mamy tego, nie wiem, kwiatka powiedzmy, czy jakąś inną roślinkę raczej, to będzie pasować, myślę. Zwłaszcza, że z tyłu jest taki element, który połączyłby się z tym, co też tam dalej widać. No i teraz tylko formalność, bo mamy dwa rogi tak naprawdę do ustawienia. Czyli ten będzie po prawej, a ten, który jest tu po lewej stronie mojego ekranu, będzie właśnie do przesunięcia na lewo. I to będzie już całość. Faktycznie z tego się zrobi taki mały domek. Jedno pomieszczenie. Mam nadzieję, że gość nam się odwdzięczy odpowiednią nagrodą, czyli oczywiście tak bardzo pożądanym przez nas złotym klockiem. Przeniosłem się tu, żeby uciec od wielkiego miasta. Wygląda wspaniale. Znaczy, nie mówię o lemurii, miałem wątpliwości, ale o tym ale wielkim to naprawdę mieście, które pojawiło robota. Się Proszę, nad nią. To za twój wysiłek. Dziękuję. Jest rzeczywiście nagroda. Tak, nada się doskonale. Teraz czas na szał zakupów. Nie można mieć domu bez mebli. No pewnie, że nie. Ale o meble już zadbasz sobie sam. Ja ci odwaliłem całą robotę, jeśli chodzi o ułożenie poszczególnych części tego domu. Dobra, tutaj widzę, że są kolejne jakieś wyzwania. Sprawdzimy ten wyścig. Będę tutaj potrzebował postaci podwodnej, czy też, o właśnie, motorówki, proszę bardzo. Więc próbuję takową sobie wytworzyć. Ten wyścig wymaga łodzi. Będę chyba musiał jakąś wykupić, bo nie wiem, czy taką mam w tym momencie. Chyba nie za bardzo z tego, co tu patrzę, ale pytanie, czy ja w ogóle mam jakąś, którą mógłbym właśnie sobie odblokować. Patrzcie, chyba nie za bardzo i to jest mój problem w tym momencie. Bo pytanie mam takie, co muszę zrobić, żeby sobie odblokować jakąś łódź. Tutaj są zwykłe tylko autka.
Dobra, chyba to będę musiał sobie pozostawić na później, bo tutaj rzeczywiście, no nie za bardzo dam radę. Jest czołg generała Rossa, to sobie od razu odblokuję. Jest też oktomech, do tego helikopter, myśliwiec przechwytujący hydry, starblaster, no i do tego wszystkiego nekrolot. No ale widzicie, brakuje kurczę jakiejś łodzi. Więc później jeszcze zobaczymy, jak ją odblokować, a na razie kolejny wyścig, tym razem już chyba pod wodą, co? No to wygląda. Więc tutaj postać się jakaś przyda, obojętnie tak naprawdę, która. Aż 3 minuty. Teraz pytanie, czy ta trasa jest aż tak długa, czy... Oj, wydaje mi się, że ta postać jest zbyt wolna. Nie mogę przyspieszyć w żaden sposób, kurde. A jakbym wziął Ironmana? Ale chyba to już wiadomo, nie? No on jest trochę szybszy. Mam nadzieję, że wystarczająco szybki, bo zaczynam się obawiać. Zobaczymy, czy w ciągu minuty zaliczę 10 punktów kontrolnych. Jeśli tak, to będziemy na dobrej drodze. A wygląda na to, że moje tempo jest aż nadto wystarczające. Zapewne nawet wystarczyłaby ta wcześniejsza postać, a ja akurat pomyślałem, żeby sobie wybrać kogoś zdecydowanie szybszego. I taką właśnie postacią jest Iron Man. Zdecydowanie. Powinienem zdążyć bez żadnych problemów. Nie muszę też się martwić o ten licznik na dole. Okej, teraz tutaj? Kurde. Jednak się wynurzamy trochę. Lubię przesiadywać przy centralnej fontannie. Tchnie taką... Znowu pod wodę. Jazda, jazda. Bo nic nie widzę. Szpanerskie te złote hełmy. Momentami jest problem, żeby tutaj cokolwiek zobaczyć. W takich wąskich przejściach, no ale udaje się. Nawet powinienem zdążyć w czasie poniżej 2 minut, co ciekawe. Bo to już będzie koniec tej trasy. Nie tak to robią zawodowcy. Znaczy, jej! O, i podoba mi się to, że udało mi się odblokować Spidermana, ale w kostiumie takim własnoręcznie robionym. Czyli tutaj go mogę odblokować. Proszę bardzo. Prowadź mnie! Ciekawe, czy ten lemurianin w basenie planuje to zostać. Czyli oczywiście są standardowe umiejętności Spidermana, ale w takim bardzo podstawowym, jeszcze dość prymitywnym stroju. Nawet całkiem to ciekawie wygląda w formie takiego ludzika Lego. Mamy ten kaptur. Dobra. Interesująca ciekawostka. Nie jest to jakaś zupełnie nowa postać, ale zawsze też mogłem sobie to sprawdzić i wam pokazać. Tu jest kolejna zagadka jeszcze. Też się nią zajmę. Na czym to będzie polegać tym razem? Oto jest pytanie. Czekajcie, bo w końcu po której to jest stronie? Tutaj właśnie? A no właśnie, zdecydowanie. Muszę się jakoś dostać do środka. Pytanie tylko jak. Chwilę! Nie mogę tego użyć? Znowu to legendarne pajęcze szczęście. W środku potrzebuję postaci krzyczącej głośno, ale najpierw muszę się tam dostać. Dobra, może jakoś tędy, czy coś? Zniszczę tutaj co się da. Nie wiem, czy ja mogę liczyć w tym przypadku na jakiś teleport, czy coś takiego. No bo rozumiem, że tutaj będę raczej za daleko, żeby cokolwiek zrobić. Jakbym tak mógł sobie spróbować ewentualnie. Okej, niby się udało, tylko że... No jest to zdecydowanie za daleko ode mnie.
Mogę to porozbijać, ale co to mi da, skoro się do środka nie dostanę? Tamtego już dalej nie rozbiję, niestety. A tutaj się nie przedostanę, jak rozumiem. A gdybym mógł ewentualnie to zniszczyć, czy to są właśnie srebrne klocki? Tak się zastanawiam. Czekajcie, musimy to sobie sprawdzić. Nie, nie za bardzo. Ale tu jest coś chyba, świeciło się. Dokładnie tak, nie wydawało mi się. No, czyli jednak nie było tutaj przypadku. Tyle tylko, że potrzebujemy Star-Lorda. No to co tym razem? I to spowoduje usunięcie tych klocków, a wtedy się dostaniemy do środka najwyraźniej. Chociaż patrzcie, to jeszcze nie wszystko. Teraz z kolei Lockjaw może być. Nie do końca to chciałem zrobić, czekajcie. Aha, bo muszę to połączyć. No i udało się. Możemy dostać się do środka, a tam już dokończyć sprawę jako Black Bolt. Od razu go sobie zmienię. I teraz już tylko dokończyć dzieła. Zastanawiam się, czy warto ewentualnie to jeszcze zniszczyć. Raczej wątpię, ale wolę to sprawdzić. Po prostu więcej klocków, więcej monet mogę tutaj otrzymać i tyle. W takim razie patrzmy, co tutaj jeszcze jestem w stanie zrobić. Chyba mi tylko pozostała jedna zagadka. Aha, jest jeszcze też Stanley w opałach. Pójdziemy również jemu pomóc w takim razie. Pozwolę sobie może jeszcze jedną postać odblokować. Proszę. Będzie to kolejny bohater, którego będziemy mogli ewentualnie wykorzystać w walce. Zobaczmy sobie jeszcze. Jest całkiem sporo umiejętności. Odporność na ogień. Zresztą nie będę tego wszystkiego czytał, bo wszystko widzicie. Też ma hiperskok, co ciekawe. Profil postaci. Oczywiście mamy też go w ludzkiej wersji. I w końcu gdzie to było? Ja to sobie oznaczyłem. Lecimy tam. Tylko, że tak, no muszę teraz sobie... A, on też ma niewidzialność, co ciekawe. W każdym razie chciałbym się zamienić. Z powrotem. I skorzystać z tego hiperskoku. To jest rewelacja. Znowu coś pod wodą, kurczę? No dobra, ale ty akurat nie zanurkujesz, co? O, proszę. Przydałby mi się teraz superbohater. To akurat właśnie by się nam tutaj A-bomb przydał, tylko że skoro on nie umie nurkować, ale nie, może sobie stanąć i to zniszczyć. To dobrze. O proszę, a tutaj na przykład Wasp. Niech ona się teraz wykaże, wybierzmy ją sobie. No dobra, czas pokazać co umiem. A no właśnie, najlepszy moment na to. Przedostaniemy się zaraz na drugą stronę, uważajmy tylko na tę wiązkę jak zwykle. No i gotowe. Pytanie, czy to już uwolni Stanley, czy będę musiał zrobić coś więcej. Zaraz zobaczymy. Tak, już go uwalniamy. Super. Mój talent w rolach epizodycznych nie zna granic. Gdzie
gdzie moja nagroda za najlepsze cameo? Prędzej czy później się tej nagrody Stan powinieneś doczekać. Tutaj w ogóle cokolwiek mamy, czy nie? A patrzcie, przepłynie przez każdy pierścień ryb. Czyli mamy tutaj też przy okazji część jakiegoś wyzwania. Ale poza tym tutaj żadnych skarbów to nie znajdziemy raczej. W takim razie ostatnia zagadka. Zanim się zabierzemy za ten nieszczęsny wyścig z łodzią. Zobaczymy zatem tutaj, co jest grane. Chyba jeszcze niżej muszę zanurkować. Ale to w ogóle od innej strony, patrzcie. Tak czy nie? To mogę zniszczyć, czy co? Nie no, nie za bardzo. Ale patrzcie, mamy więcej. Są kolejne symbole. No dobra, czyli to się jakoś łączy z tymi przyciskami. Patrzcie. Mamy gwiazdkę też. Dobra, zapewne muszę to wcisnąć w odpowiedniej kolejności. Pytanie tylko, czy chodzi o to, żeby zrobić to od lewej do prawej, czy jakoś inaczej? No bo jest gwiazdka. Dobra, zobaczmy. Okej. Mam nadzieję, że mogę odejść też i sobie zobaczyć na kolejne symbole. Jest trójkąt i tutaj kwadrat na koniec. Dobra. Czyli powinno się wszystko zgadzać. Teraz czerwone, następnie niebieskie i zielone. Otwarte. Kurde, tylko że to jest zablokowane w tym momencie. To jeszcze muszę wcisnąć L na odwrót. A patrzcie, tutaj są też symbole. No dobra, czyli teraz spróbujemy tak? Od lewej do prawej też? Zaraz zobaczymy. Zacznijmy od trójkącika. No i w końcu już zapomniałem, jak było dalej, bo nie zwróciłem uwagi. Dobra, zróbmy to tak rzeczywiście, jak tutaj nam pokazuje. Zdaje się, że zielony kwadrat był na koniec też. I rzeczywiście, dobra. Czyli to nam da dostęp najwyraźniej już do złotego klocka. No i super. Zabierzmy to w takim razie. Nie wiem, jak ludzie sobie radzą bez tego, cokolwiek to jest. No i to oznacza, że pora zabrać się jeszcze za ten wyścig. Sprawdziłem sobie w internecie, że bardzo dobrym sposobem na odblokowanie łodzi w tej grze jest zaliczenie wyzwania Aż dech zapiera. Wyzwanie to polega na znalezieniu wszystkich 5 punktów widokowych w całym Chronopolis. Wskazówka, najlepszy widok Chronopolis dostępny jest z góry. I faktycznie kilka takich punktów jest gdzieś tam wysoko, ale nie każdy, co ciekawe. No bo pierwszy punkt, jaki wam zaprezentuję, znajdziemy tutaj na Manhattanie. Wcale nie na takim wysokim budynku, bo są wyższe wieżowce dookoła. Ale możemy w każdym razie poznać, że jest to ten punkt po takiej właśnie ikonce. Musimy do 5 takich ikonek podejść i po prostu sobie taki widoczek zaliczyć. Proszę bardzo, to dopiero pierwszy punkt widokowy, ale oczywiście będziemy starali się zaliczyć wszystkie. I teraz tak, mamy 2 punkty widokowe, też tutaj naprawdę wysoko. Zaczniemy sobie od tej strony. Na razie może nie będę korzystał z szybkiej podróży, bo i tak nie mam punktu szybkiej podróży na przykład tu.
a bardzo szybko możemy sobie przelecieć, więc czemu by nie skorzystać, prawda? Zobaczmy. To jest zresztą też fajna okazja, żeby właśnie zobaczyć sobie różne fajne widoczki, jakieś miejsca i spojrzeć na cały świat z góry. No a tutaj jeden z najwyższych punktów, co tylko pokazuje, że jeszcze naprawdę sporo nam tutaj pozostało do zwiedzenia w tej grze. Nie ma co ukrywać, że jest to świat naprawdę rozbudowany. Czekajcie, czy ja przypadkiem tego nie ominąłem? Wydaje mi się, że nie. O, proszę bardzo. Mamy to tutaj. No i pozostały jeszcze dwa punkty widokowe. Kolejny na Dzikim Zachodzie, więc najprościej będzie chyba po prostu się tam przenieść właśnie szybko podróżą. Teraz czekajcie, zmień zakładkę, przełącz warstwę. I wyruszmy sobie tutaj, gdzie mamy punkt szybkiej podróży. No bo stąd będzie zdecydowanie właśnie bliżej. Raz, dwa, trzy. To było na tej górce, czy jeszcze wyżej? Chyba jeszcze wyżej. O właśnie, zdecydowanie widać to miejsce. Absolutnie, z każdej strony możemy sobie Chronopolis obejrzeć, ale zdecydowanie warto to wyzwanie wykonać, to już jak najszybciej, to bo nie ma co ukrywać, przynajmniej jedna łódź się nam przyda. Prawdę mówiąc, nie wiem w tym momencie, czy są jeszcze jakieś inne łodzie. Prędzej czy później się dowiemy, bo i tak przecież będę chciał je wszystkie odblokować. No i ostatni punkt widokowy jest w średniowiecznej Anglii. Więc też spróbuję przenieść się tutaj gdzieś całkiem niedaleko. Do Wakandy konkretnie. A wiadomo, w średniowiecznej Anglii mamy tutaj najbardziej charakterystyczne miejsce w postaci tego zamku. I właśnie tutaj jest ostatni punkt widokowy. Oczywiście nieistotne w jakiej kolejności to zrobimy. Ważne, żeby wszystkie 5 punktów pozaliczać. I wtedy dostaniemy łódź w nagrodę. Ale jak te dziwne pudełka mówią głosem kamy? Proszę bardzo. Wyzwanie ukończone. Mamy łódź kapitana Stacy'ego. Od razu ją sobie wykupię. I będziemy mogli popłynąć w tamtym wyścigu, wyzwaniu czasowym. Przejdźmy na pojazdy. 25 tysięcy, nie ma problemu. No i teraz najszybciej będzie chyba też się po prostu tam przenieść. To było tutaj, więc znowu korzystamy z szybkiej podróży. No i najwyraźniej po tym, jak zaliczymy ten wyścig, to powinno mi się odblokować ostatnie wyzwanie tutaj, w postaci walki z bossem oczywiście. Mam nadzieję, że mogę sobie w locie umieścić tutaj tę łódź. Zaraz zobaczymy. No i co? Kurczę, chyba nie za bardzo. Nie wiem, czy nie muszę właśnie gdzieś stanąć na powierzchni. Chyba tak. To mam pecha. Zatrzymajmy się tutaj. Na szczęście nie jest aż tak stromo, jakby się mogło wydawać na początku. O, i proszę bardzo, teraz to działa jak najbardziej. Ustawmy jeszcze w dobrym kierunku. No i po raz pierwszy w tej grze z takiej łodzi w otwartym świecie skorzystamy. Samo odblokowywanie to największy problem, a myślę, że już właściwy wyścig to będzie formalność. Minuta i 45 sekund. 35 punktów kontrolnych z kolei. A łódź, jak widzicie, jest całkiem szybka. Więc też bardzo sprawnie powinno nam to pójść. A patrzcie tutaj. Pewnie też musimy tam przelecieć w ramach jakiegoś wyzwania.
spokojnie, prędzej czy później to będziemy robić. A część wyzwań była potrzebna, żeby właśnie jakieś pojazdy odblokować. Zresztą głównie chyba za te wyzwania odblokowujemy kolejne pojazdy. Wcześniej przecież też potrzebowaliśmy określonego pojazdu i wówczas akurat było to bardzo proste wyzwanie, bo wystarczyło skorzystać z takiego systemu podróży, z takiej mini kolejki można powiedzieć. I praktycznie sprowadzało się to tylko do wycieczki krajoznawczej. Pokazywałem wam to już sporo odcinków temu, więc jeśli oglądaliście, to możecie kojarzyć. Tutaj trzeba było się trochę bardziej namęczyć, o tyle, żeby właśnie odnaleźć te poszczególne 5 punktów widokowych. No ale udało się i teraz dostaniemy kolejnego złotego klocka. A właściwie to postać, bo chyba złotego klocka nie dostajemy, tak? Co ciekawe, Loki w wydaniu klasycznym. Zobaczmy. Tylko pytanie, czy też w tym przypadku nie muszę stanąć w miejscu. Loki będzie tutaj. Proszę bardzo. I mamy od razu jego różne... Właściwie dwa stroje, okej. No, tak jak się można było domyśleć, Loki ma tych umiejętności sporo. Więc może nam się przydać. Dobra, wybierzmy go od razu. Oto i ja, powszechnie uwielbiany półbóg z Asgardu. Tyle tylko, że i tak przecież muszę się wybrać do Zandaru. Faktycznie mamy walkę z bossem. Czekajcie. To będzie chyba Vulture, prawda? No ale cóż, tak czy siak muszę sobie zmienić jednak na postać latającą. Oto wasz ubóstwiany władca z krótką wiadomością do osoby, która właśnie pobiła mój rekord w szybkokącie. Nienawidzę cię. Okej. Okay. Właściwie to po co ja zmieniłem też na Ironmana, skoro miałem Wasp? Ale może Iron Man będzie szybszy, właściwie, jakby się tak zastanowić. Kto wie? Z tymi ogłoszeniami Kanga raczej nie przywyk... No nie, znowu ty! Poprzednim razem ci nie wystarczyło? No pamiętamy, że już z nim walczyliśmy. No i właśnie, w sumie to nawet się Iron Man przydał tyle, że możemy też strzelać. I tak go złapać. Żałosne pluskwy! Nie uciekaj przede mną, chodź tu. Wcale nie tak łatwo go będzie trafić. Ajajaj, kurde, już było blisko, żeby go dorwać. Dobra. Trzeba trochę próbować latać na skróty i wtedy się udaje. Au! Dosyć! Jak statki nowa. Skoro lecisz tędy, a jednak patrzcie, jednak zakręcił w drugą stronę, no. Tego też tak się do końca nie da przewidzieć czasem. Może jednak go trafię, kurczę. Albo teraz go złapię, tak jest. Im więcej skręca, tym lepiej dla mnie, tak naprawdę. Żałosne pluskwy! No prawie cię mam, chodź tu. Kurde, już było blisko, no. Dawaj, dawaj, dawać. Teraz jak przyspieszył skubany, no. Patrzcie, jest dużo szybszy nagle. Tak mi się wydaje. Jest, złapałem go. To jeszcze chyba będzie dopiero przedostatnie uderzenie. Au! Dosyć! Bo wciąż trochę mu brakuje. Nie no, tak go za bardzo nie trafię chyba. O, zniszczyłem jakieś głośniki Kanga. Od ostatniego razu nauczyłem się kilku sztuczek. Nie no, tak się nie dopadnę. Muszę ruszać na skróty, żeby cię złapać w końcu. Ile można walczyć z jednym gościem? Ja już chcę... Nie wiesz za bardzo, kiedy zrezygnować, co? A może ty zrezygnuj już z tej ucieczki, co? Bo i tak cię dopadnę. To jest tylko kwestia czasu.
proszę, znowu w tym samym miejscu, co wcześniej go złapałem. Bardzo dobry punkt. Nie tak to robią zawodowcy. Znaczy... No i właśnie, pokonanie bossa danego regionu jest takim jednoznacznym dla nas znakiem, że ukończyliśmy ten region w 100%. Oczywiście osobno jeszcze będzie trzeba tutaj dodatkową misję Gwenpool wykonać w swoim czasie, ale ja jeszcze pozwolę sobie tego bossa odblokować. Gdzie ty jesteś, Vulture? On był chyba, kurczę, trochę wyżej, czy mi się wydaje. Tutaj Vision. O, jest jednak w tym miejscu. Proszę bardzo. Zobaczmy, co ty tutaj masz. Oczywiście będzie latanie, do tego jeszcze celowanie. Hiperskok również. Naprawa i technologia. Dobra, to chociaż kawałek się nim przelećmy. Wydaje mi się, że węszę tu gdzie... Nie chcę dziś iść do pracy. Weźmy też hiperskok. Jest ładnie. Może po prostu wskoczę do pociągu byle jakiego. Kurde, ten hiperskok naprawdę świetnie wygląda. Zarówno w tej grze, jak i w innych częściach. No cóż, mamy kolejną postać zatem odblokowaną, a przede wszystkim cały region ukończony w 100%. To jest w tym momencie najważniejsze, no bo mamy kolejne postępy, prawda? W następnych materiałach będziemy oczywiście zabierali się zarówno za kolejne dodatkowe misje Gwenpool, misje fabularne, jak i nowe regiony. Ale tutaj tylko chciałem wam pokazać, że faktycznie wszystko na terenie Zandaru zostało zrobione. Zresztą inaczej nie mógłbym zawalczyć z bossem. A tak jak mówiłem, misja u Gwenpool też się niedługo w jakimś oddzielnym materiale zajmiemy. W tym momencie ponad 52% mamy w całej grze. Oczekujcie zatem na kolejne materiały. Ten był wyjątkowo długi, ale całkiem sporo się działo. Musieliśmy dużo różnych zadań wykonać. Zobaczymy, co będzie dalej. Cześć!